Witam serdecznie, jak zwykle Michał z Władek Team. Jesteśmy dzisiaj na plaży, na zawodach rzutowych organizowanych przez klub Władek Team na plaży w Karwi. Zaczynamy! Alicja i Ania, nasze dziewczyny klubowe. Słuchajcie, mamy dwie. To już jest więcej zdecydowanie niż wszystkie inne kluby surfcastingowe razem wzięte do kupy. Alicja, słuchaj, ty dzisiaj też rzucałaś, nie? Rzucałam, próbowałam. Pierwszy raz wyszedł sobie taki sobie, ale drugi będzie na pewno lepszy. Tak. Aniu, ile? Pierwszy rzut miałam 88, a drugi miałam 78. Aniu, ale ty normalnie często wstajesz z szranki tutaj z nami na plaży, bo to widzieliśmy na, wiecie, na różnych filmach, żeście mogli obejrzeć. I Ania, słuchaj, jak ty to widzisz? Kobiety w surfcastingu dadzą radę z facetami? No pewnie. Dadzą. Tylko musi być upór, motywacja. To jest najważniejsze. A reszta to już. A Alu, ty tak zauważyłem, że ty jesteś po prostu, bo tu z mężem jesteś i często mężowi towarzyszysz na zawodach i tak dalej. Słuchaj, dlaczego? Podoba ci się ta plaża i ogólnie ta sama koncepcja? Bardzo, bardzo. Tylko kobiety się boją tego. Boją się, że jeżeli mąż jedzie na ryby, no to jest jakiś tam podtekst. A zupełnie niekoniecznie. Bo naprawdę, jak przyjeżdżamy na plażę, tylko panowie się boją, że kobiety jak wyjdą na plażę, to będą lepsze niż mężczyźni. Tak myślisz? Jestem pewna. Jestem pewna. Naprawdę mam tylu kolegów wędkarzy, bo ja przy mężu całe życie łowię nie tylko na plaży, bo i na spinniki, na lodzie. Lód to jest moja ulubiona, ulubione moje łowienie ryby. Panowie nie biorą żon, bo chyba się boją. Chyba się boją, że panie zdominują. No i macie nasze kamizelki spinningowe, to oznacza, że dziewczyny są też w kadrze spinning. No, oczywiście. Ja uwielbiam na gumkę, uwielbiam na okonia, w rowach. My jeździmy do rowu, bo my ze Słupska, no to wiadomo. Naprawdę na gumkę bawić się można przez cały rok od Wielkanocy. My w drugi dzień świąt wielkanocnych przeważnie jeździmy prosto od stołu do rowów. Ala, a co powiesz o tym, że wy jesteście takie dwa rodzynki? A jest u nas w klubie 70 chłopa. Wcale się nie boimy, wręcz przeciwnie, wy się bójcie. Nie, się rozwijamy. Ja myślałam w drugą stronę, że to właśnie fajnie, że tyle ciacha chodzi. Nie, wręcz nie. Ale nie o to chodzi. Nie o to chodzi. To znaczy, że ja nie jestem ciachą, nie? Ciacho, jesteś piękny. Pyszne ciacha przywozisz, ale prawda jest taka, że wy się bójcie. Nas jest tylko dwie, ale my możemy was tak zdominować. No może naprawdę. W końcu jakaś kolejna pani do nas dojdzie. Dokładnie. Albo kolejne panie, gdzie zapraszamy. Tak, mam nadzieję, że jakaś serdecznie się zapraszamy takie dziewczyny do nas, do Władek Teamu. Dziękuję serdecznie. Idźcie rzucić, mam nadzieję, połamania kija, tak się mówi, nie? Dziękujemy bardzo. Ale słuchajcie, jedna rzecz jeszcze, bo wszyscy myślą, że, tak, rzucamy tutaj siłowo, jak najmocniej, nie? I w zeszłym roku nie złamał się ani jeden kij i w tym roku też. Także nie ma się co bać chyba. Ale jeszcze jest szansa, bo jeszcze ja nie rzucałam drugi raz. Aha, i ty myślisz, że złamiesz?
tym roku pada deszcz, wiatr jest taki trochę zmienny, no przypomina to skoki narciarskie, nie? Zgadza się. Niektórym właśnie ten wiatr może pomóc, drugim może zaszkodzić. Mhm. Także no, miejmy nadzieję, liczymy, że ten wiatr się ustabilizuje i będzie no, rywalizacja taka w porządku. Ty dopiero pierwszy raz rzucałeś, nie? Tak, ja rzucałem pierwszy raz z wynikiem 173 metry. Także mniej więcej, podobnie jak w zeszłym roku, o metr krócej. O metr krócej. No ja teraz rzuciłem 168 jakoś tak, no więc znowu jesteśmy w czołówce. Tak, zobaczymy jak będzie dalej. No, no słuchaj, Marka nie ma, więc musimy go przeskoczyć, nie? No dokładnie, dokładnie. Mamy tutaj szansę go przeskoczyć. Słuchaj, Marek jest taki, wiecie, postawny, dobrze zbudowany. Tak, myślisz, tak, że to ma duży wpływ na to, jak daleko się da radę rzucić? No, myślę, że tak. Przy tej długości wędki, przy tej masie, to jednak siła jest potrzebna. Trzeba mieć jednak trochę. Czym rzucasz, powiedz? W zeszłym roku czym rzucałeś, w tym roku to samo? Tak, ja wędki nie zmieniałem, Dagon Balance rzucam. Aha. Do 250 gramów wyrzutu. Jakiś kołowrotek? Quick, dam quick. Ten karpiowy, czy... Tak, to jest karpiowy. Zaczyna padać deszcz, więc chyba się przeniesiemy pod nasz super namiot. A propos, jak namiot, podoba się? Bardzo się podoba, super, spełnia. Żeby te fale tak nie podmywały go, to by było w ogóle. No właśnie, właśnie, bo tak samo Marek zauważył właśnie, że te fale nam ściągnęły pół plaży i no, podniosły nam poziom zawodów, nie? Tak, bardzo, bardzo. Skróciły plażę, no i teraz trzeba się starać, żeby trafić w tą plażę, bo się skróciło. Jeszcze przy tym wietrze teraz, no to jest to wyzwanie. Trafić w te, no ile tutaj jest, 20 metrów, tak, w tej plaży teraz zostało. No, może nawet nie. No 20 metrów zostało, aczkolwiek żeśmy tak ustalili, że jeżeli no ktoś, fala się cofnie, widać ten ciężarek, to tak, no to jest też zaliczone, tak wiecie, żeby już perfidnie no nie być złym organizatorem, bo w niektórych miejscach za chwilę będziecie mieli przybitki, cała plaża jest mokra, nie? No, dokładnie, dokładnie. Słuchajcie, dwie kobiety mamy też, Ale i Alicję Graf i Anię Pomieczyńską. Ania Pomieczyńska tam koło 100 metrów rzuciła, Ala troszeczkę mniej, ale zobaczcie, mamy dziewczyny w klubie, no i mamy, nie wiem, 8 chyba tych juniorów dzisiaj, nie? Tak, juniorzy bardzo, ja byłem pod wrażeniem, bardzo dobrze rzucali. No koło 150 metrów gdzieś, no, nie? Naprawdę technicznie, fajnie i jest potencjał. Jest potencjał, no staramy się ich troszeczkę szkolić, także poczekajcie za 2-3 lata, strzeżcie się stare wygi, oni was pobiją, lecimy dalej. Dzięki. No i witamy kolejnych zawodników. Romek, w zeszłym roku który byłeś u nas na rzutówce? Czwarty. Ile to było metrów? 176,20 cm. O, 170. Jak w tym roku? W tym roku na razie słabiutko, 154. Ale ile raz rzucałeś? Pierwszy spalony, drugi celny. Został jeszcze jeden rzut. No bo teraz troszeczkę tą plażę nam zabrało w zasadzie całą i zaczyna być problem, nie? Mało tej plaży. Słuchaj, jakim sprzętem rzucasz i czy masz jakieś takie rozeznanie, czy sprzęt naprawdę jest w stanie nam ugrać parę metrów? Jest w stanie ugrać. Myślę, że kij Damowski, kołowrotek tak samo Damowski. To jest to samo co w zeszłym roku, ten sam kij? Nie. W zeszłym roku rzucałem z kija Jacksona i z kołowrotka z Pro. Aha. Słuchaj, przejdź może na tą stronę, ja tutaj wejdę sobie w środek, o. Paweł, ty jesteś u nas ekspertem w naszym klubie od wędzi z kołowrotków, piszemy dużo do wędkarskiego świata, no i tutaj Paweł, no, zawsze te nasze teksty, nasze tam wypociny redaguje, czy to po prostu ma sens i czy to naprawdę jest prawda. Także Pawle, słuchaj, wędzisko do dalekich rzutów, bo dzisiaj jesteśmy na rzutówce, więc każdy myśli o tym, żeby jak najdalej rzucić. Nie, żeby dobrze branie było widać, tylko żeby daleko rzucić. Czym się takie wędzisko musi charakteryzować? Oczywiście takie wędzisko musi się charakteryzować odpowiednią szczytnością.
Wędziska rzutowe, tak zwane wędziska castingowe. Są to sztywne wędziska składające się z reguły z dwóch sekcji. Z dwóch sekcji ze względu na to, żeby zminimalizować drgania powstające w wyniku rzutu. Oczywiście musi to być odpowiednio cienkie wędzisko, żeby stwarzało jak najmniejszy opór w powietrzu. Co więcej, no musi mieć odpowiednio duże przelotki, aczkolwiek te przelotki też nie mogą być za duże. Funkcją przelotki jakby w takim wędzisku jest poprawne ułożenie żyłki, która wysnuwa się z kołowrotka, także przy dużych przelotkach to ułożenie też nie jest korzystne dla rzutu. Wędzisko castingowe oczywiście nie może mieć tak zwanej wklejanki. Wklejanki, która nam ułatwia zaobserwowanie brań, to jest końcówka szczytówki. Ta końcówka musi być sztywna. Przy wyrzucie wklejanka powoduje niepotrzebne drgania, które oczywiście przekładają się na rzut, który jest po prostu krótszy. A trzy słowa o kołowrotkach, bo rozmawiałem z Markiem Kasprzyckim, on dzisiaj próbował dwóch. W tym jeden miał szpulę stożkową i mówi, że ten ze szpulą stożkową jednak czuje różnicę. Myślisz, że to by naprawdę coś dawało, ta szpula stożkowa? Myślę, że tak. Jest mniejsze tarcie żyłki na szpuli. Przy szpuli stożkowej żyłka łatwiej schodzi nam po prostu. Nie ma takiego tarcia i te rzuty powinny być przynajmniej odrobinę dłuższe. Jak wyniki w zeszłym roku, jak w tym roku? W zeszłym roku nie byłem, w tym roku pierwszy spalony, drugi 157, także testuję wędkę, pierwszy raz mam ją tutaj, także no jeszcze się uczę. Tak mogę się usprawiedliwić. No dobra, ale co to jest za wędka i jaki kręciołek? Wędka to jest Pontos Ultra Caster, to jest taka typowo castingowa wędka. Kołowrotek Shimano Aerotechnium XSC. Też oczywiście jak najbardziej nadaje się do rzutów, równolegle układa żyłkę, która też bez żadnych oporów powinna schodzić z kołowrotka. Dobrze, a słuchaj, co ty myślisz o grubości żyłki? Bo dzisiaj masz chyba 0,23, nie? 0,25. Nie korciło cię, żeby jednak zejść poniżej tej dwudziestki? Nie. Nie? Nie. Bo tutaj wiecie, no mamy coś takiego na tych naszych zawodach, że można używać żyłki tej strzałową, oczywiście trzeba mieć potężną, nie? Ale czy tam nawet plecionkę, ale no, żyłka może być no, 0,10 i to może niektórzy być używają. No i jak myślicie chłopacy, to coś daje? Daje, na pewno w odległości dużo da. Myślisz? Na pewno mniejszy opór powietrza jest na linkę, także myślę, że odległość naprawdę idzie zrobić. No ale dobra Paweł, ale tak jak ty myślisz tak odnośnie sprzętowo, czy 0,20, a 0 powiedzmy 12, czy to nam może dać, nie wiem, na zasadzie 5 metrów, wiesz, bo 5 metrów to jest takie no pic na wodę trochę, nie? Jak to daje 30, no to wtedy warto się zastanowić. Myślisz, że to może dać 30? Myślę, że tutaj do grubości żyłek trzeba podejść z pewną dozą ostrożności. Myślę, że 0,20, 0,18 ma tutaj jeszcze rację bytu. Cieńsze żyłki 0,12, powiedzmy 0,13, mówimy o żyłkach, tak? Ściślej układają się na szpuli. I myślę, że to w pewnych sytuacjach przy słabszej jakości kołowrotku może mieć wręcz ujemny wpływ na rzuty. No 0,20 jest myślę tak tutaj optymalnym rozwiązaniem. I wiecie, i tutaj Paweł ma rację, bo ja użyłam właśnie takiej cienkiej, nawinąłem 0,12. Wprawdzie starą żyłkę, ale wiecie, my nie ciągniemy tego po plaży, także no ona nie musi mieć jakiejś mega wytrzymałości, bylebym miał cały czas kontakt z tym ciężarkiem i jak ona schodzi, to słychać normalnie chrobotanie takie, że ona aż szoruje, to może być to właśnie. Tak, ona jest bardzo ścisło ułożona, jakby między zwojami żyłki jest bardzo mało powietrza i tutaj rzeczywiście ona powoduje to, że żyłeczka stwarza większe tarcie na szpuli i rzeczywiście może mieć to wpływ na bliższą odległość rzutu.
No i w końcu wylądowaliśmy w naszym namiocie Władek Team. Koło mnie sędzia główny zawodów Jacek. Jacku, powiedz, o co chodzi w tych zawodach? Są to zawody rzutowe, ale nie typowe rzutowe, jak to są zawody rozgrywane śródlądowe. Są to zawody rzutowe z plaży. Czyli kto najdalej je rzuci na plaży ciężarkiem, wędką surfcastingową, ciężarkiem 120 gramów. Słuchaj Jacku, pogoda nam tak nie do końca sprzyja i ta plaża troszeczkę się nam zwęziła, także no coraz bym powiedział trudniejsze warunki są, nie? No teoretycznie tak, ale na tym polega wędkowanie z plaży, że cały czas nam wieje lub w twarz, lub ewentualnie z lewej strony. No i te rzuty już z przynętami musimy w jakimś kierunku dosyć daleko i celnie rzucać, nie? Bo to są te zawody, że każdy ćwiczy rzuty do celu przede wszystkim, żeby cały czas ta powtarzalność rzutów była w jednym miejscu. No jest dosyć sporo pucharów, tak jak tutaj widzimy na tym stole. No, nagrody wszystkie się nie zmieściły. Kto funduje nagrody w tym roku? No, w tym roku fundatorem nagród jest znana wędkarska firma Tubertini, przedstawiciel na Polskę firma Sport Fishing. Aha, i to oni dzisiaj obstawiają wszystkie nagrody, rozumiem? Tak, dzisiaj obstawiają wszystkie nagrody. Mhm. Jakie mamy klasyfikacje? Bo tych pucharów tutaj naliczyłem 7 sztuk. No tak, jest troszeczkę, obrodziło nam w tym roku. Klasyfikacja oczywiście jest tradycyjna Open, klasyfikacja jest w kategorii juniorów. Oraz niezmiernie mi miło, mamy nową klasyfikację, jest klasyfikacja kobiet. Pierwsza tura była taka w miarę, powiedzmy, wyrównana, natomiast druga i trzecia, no wpływ, warunki atmosferyczne mają niestety, mają duży wpływ. Plaża nam się zmniejszyła, wiaterek trochę nam się obrócił, także jest to często bardzo duża loteria. Aha. Ile rzuciłeś? No ja rzuciłem 128 metrów, ale uczciwie uważam, jako sędzia główny, nie mogę rzucać za daleko. I prawidłowo. Słuchaj, jak wygląda teraz sytuacja technicznie? Rzucają po 3 osoby, wiem, że sędziowie tam na końcu jest chyba 4 sędziów, tak? Tak, tak, sędziami akurat mamy juniorów, trzeba uważam szkolić młodzież do przyszłego sędziowania i do zachowywania się odpowiednio na zawodach. Więc juniorowie nam sędziują, mają tam namiocik, żeby można się było w trakcie rzutów schronić, bo w trakcie rzutów na plaży nie może być nikogo. Seria składa się z 3 zawodników, 3 zawodnicy rzucają. Następnie jest informacja, że już zawodnicy rzucili, więc sędziowie wychodzą spod namiociku, mierzą rzuty. Po zmierzeniu rzutów zawodnicy opuszczają plażę i podchodzi następna seria 3-osobowa. Rechu ciachu, jesteśmy z drugiej strony namiotu. Jacku, dzisiaj rzucałeś pontosem. Tak, Axonem, Axon Caster, dwójeczka, pontos, wspaniały kij, przynajmniej jak to dla mnie. No właśnie, bo ty chyba takiej mega mocy też nie masz do zarzucania, co? No bo tak, wiesz, bo trzeba siłę mierzyć, wiecie, na zamiary, nie? Ktoś, kto jest dobrze zbudowany, jemu będzie inna wędka pasować bardziej niż komuś, kto bardziej finezyjnie łowi, nie? A ty chyba tą finezję preferujesz, co? No do finezji jeszcze mi daleko jest, ale uważam, że przy rzutach jest albo siła mięśni lub technika. U mnie troszeczkę ani siły mięśni nie ma, z techniką też troszeczkę jest daleko, nie? Ale jest to wdzięczny kij, pewny kij, który wiem, że przy pewnym obciążeniu na pewno mi nie pęknie. Nie, Andrzej z Pomuchla mieszka koło Malborka i on ma coś takiego, o czym kiedyś mówiłem, jak trzeba zrobić, żeby się uczyć rzucać, czy to na łące, czy po prostu na plaży, żeby nie nadwyrężyć sobie mięśni, no i żeby po prostu uczyć się dalekich rzutów. Powiedz Andrzeju 3 słowa o tym ustrojstwie. No właśnie, ja dopiero zaczynam ten surfcasting, bo dopiero po 10 latach wróciłem z Anglii. Tam nauczyłem się łowić właśnie na morzu. No i zafascynowało mnie to, że popatrzyłem, że są u nas w Polsce takie zawody, no i akurat przyjechałem, zapisałem się, no i startuję. I przypuśćmy, tą piłeczką można bardzo dobrze sobie wyrabiać mięśni, grzbietu i nie obciąża nam
mięśni, bo ja kiedyś trenowałem mocno i te mięśnie mam teraz bardzo takie związane i muszę uważać, żeby właśnie nie nadwyrężać sobie. No jestem właśnie akurat po skręconej nodze, męczę się z woreczkiem żółciowym, ale przyjechałem się zabawić tu z chłopakami, spróbować swoich sił. No i na razie jest dobrze, bo chyba mam trzecie miejsce, no to... Słuchaj, po zimie zarąbiście tak się spotkać, tak, zjeść coś, wypić kawkę, mówię, przyjechałem, mówię, żeby tu z powrotem nawiązać takie różne kontakty, niekontakty, popatrzeć kto jakimi kijami rzuca. Także... Słuchaj, czym rzucasz, no i ile to ci dzisiaj dało metrów? To znaczy tak, rzucałem, teraz chcę spróbować sobie Kuna Kauko, tego Grauvela, bo kupiłem go niedawno właśnie, mam kołowrotek Shimano. No myślę, że bardzo profesjonalny, bo to jest Shimano Aero Techno 10 tysięcy. Bardzo także nawija bardzo, bardzo ładnie układa żyłkę. No i pierwszy rzut, można powiedzieć, że taki, no nie włożyłem za dużo siły, no ale wyrzuciłem prawie 170 metrów. No to jak na pierwszy raz na moich zawodach, pierwszy raz, no to jest bardzo dobrze, bo mówię, to są moje pierwsze zawody dopiero, nie? A koło mnie kolejny kolega, znowu z Pomuchla, Bizewski Mariusz. Mariusz, ty łowisz Frontierą, Tubertini, łowisz i rzucasz. Jak ci się dzisiaj rzucało, powiedz? No rzucało mi się to tak nie najlepiej, no około 150 metrów, zawsze rzuty były, ale żebym użył powiedzmy innego kołowrotka, cieńszej żyłki, bo to tak jak łowię z plaży, tak tu przyszedłem, nie przystosowane do rzutów, tylko to co łowię na plaży, czyli żyłka 0,25, trochę za gruba jak na rzuty i strzałówki 0,60, 15 metrów, powinno się tego mniej założyć, ale nie przygotowałem się do rzutu, przyszedłem po prostu z kolegami tu porzucać. Kij bardzo dobry, ale on przy tych 120 gramach się tak dobrze nie naładuje, bo wiadomo, do Tubertini Frontery trzeba mieć to 150 gram minimum, żeby ona się naładowała i oddała ten swój rzut. No jest moc w tym kiju i te 120 gram to jest trochę dla niego za mało, ale myślę, że i tak dobrze, jak 150 metrów się rzuca 120-gramowym ciężarkiem. Rewelacyjnie, bo tradycyjny nasz ciężarek taki morski to jest właśnie 150 gram, nie? Dokładnie. I to jest taki kijaszek, który po prostu no, najlepiej strzela się. No ja powiem, ja łowię 175 gram i jest idealnie pięknie do tego kija, jest moc w tym kiju i osiąga się naprawdę bardzo fajne rzuty. Dalej. No kochani, nadeszła biegopomna chwila, ogłaszamy wyniki, ale zanim ogłosimy, tutaj kolega prezes ogłosi wyniki, chciałbym serdecznie podziękować wszystkim tutaj koleżankom, kolegom za przybycie i wytrwałość w takich ciężkich warunkach, każdy z nas widział. W szczególności chciałbym podziękować kolegom, koledze prezesowi do spraw organizacyjnych i koledze do spraw sportowych za organizację oraz moc pracy włożonej, żebyśmy mogli się tutaj tak fajno spotkać oraz koledze naszemu prezesowi, którego tutaj nie widać, a jest z nami zawsze. Za kamerą. Pragnę tylko przypomnieć, że kuratorem nagród na te zawody jest firma Tubertini, przedstawiciel Sport Fishing. I cóż, może przekażę wówczas głos koledze do spraw sportu, ogłosi wyniki. Wyniki zostały sprawdzone przez komisję rewizyjną, przeze mnie, przez kolegę do spraw sportu także. Bardzo proszę. Miejsce szóste, Marcin Kun. Poczekaj, słuchajcie, pan zaplujemy. 163 metry. 163 metry. Miejsce piąte, Michał Czeszko. Brawo! Trochę gorzej niż w zeszłym roku. Ale było bombą, nie? Masz szyję? Taki ten, wiecie, medal. Co tam się stało? Michał. Dzięki. Prosimy jeszcze raz, bo coś tu nie wyszło. Miejsce czwarte, Paweł Przewrocki. 167 metrów. Miejsce trzecie, Andrzej Kozłowski, 169 metrów.
przepraszam. Marek Kasprzycki, 188 metrów. Tutaj kolega nasz odbierze w jego imieniu nagrodę. To dajmy. Tak jest. Na sprzedaż. Po 5 zł, po 5 zł. Mam jeszcze jedną tutaj klasyfikację juniorów, bo jest tam dużo w klubie i poza klubem, także no cóż, zaczynamy od trzeciego miejsca. Na trzecim miejscu Maciel Elwart. Trzecie miejsce, 110 metrów. Brawo, brawo, brawo. To prawie tyle, co Ala. Na drugie miejsce Michał Bolda, 134 metry. Brawo. Miejsce pierwsze przypadło Michał Hince, 146 metrów. Gratulujemy. Proszę.